kończą się nasze rekolekcje. Chcieliśmy przez ten czas spotkać Chrystusa, doświadczyć Jego obecności, ale trwa okres Wielkiego Postu. To też taki szczególny okres, gdy możemy doświadczyć bliskości Pana Boga, doświadczyć Jego obecności. Trwa nasze życie. Jesteśmy w drodze i wciąż mamy możliwość i okazję spotkać Boga w swoim życiu, doświadczyć Jego miłości, Jego obecności, Jego bliskości, Jego opieki nad nami, Jego troski. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dzisiejsza liturgia słowa, szczególnie pierwsze czytanie i Ewangelia mówią o spotkaniu. Spotkaniu z Bogiem. Człowiek spotyka się z Bogiem. Bóg przychodzi do człowieka i przychodzi do Abrama i mówi: Abramie, spójrz w niebo. Zobacz, ile tam gwiazd. Policz te wszystkie gwiazdy. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram nie miał potomka. Abram uwierzył i Bóg poczytał mu to za wielką zasługę. Pan Bóg mówi: Abramie, ja ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, ale ja ci obiecuję dać ten oto kraj na własność. Dostaniesz ziemię obiecaną. Abram uwierzył, ale jak to człowiek chciał mieć jakiś dowód na to, że to jest prawda, że to nie jest jakaś ułuda, że to nie jest jego, że to nie jego wyobraźnia, ale że to tak rzeczywiście jest, że Pan Bóg chce się z nim spotkać. Gdybyśmy zapytali, a kto z nas chciałby się spotkać z Panem Bogiem, to by pewnie większość z nas podniosłaby rękę: ja chcę. Ale jak sobie wyobrażamy to spotkanie z Bogiem? Chcielibyśmy pewnie, powiedzielibyśmy: dzisiaj nie, bo dzisiaj chociaż słońce świeci, ale jest jeszcze zimno. Może jak będzie cieplej, będzie wiosna, zakwitnie łąka, będą motyle, będą ptaki śpiewały, to może wtedy, Panie Boże, będzie odpowiedni moment i atmosfera, że chcę się z Tobą wtedy spotkać. Ale to nie jest chrześcijaństwo, bo to Pan Bóg wybiera. Wybiera moment, wybiera czas. Wtedy, kiedy człowiek jest gotowy, jest przygotowany. I Pan Bóg przychodzi do człowieka, wtedy jest trudny moment. Szczególnie wtedy. I takie spotkanie, w ostatnim spotkaniu słyszymy dzisiaj, w spotkaniu z Abramem, Pan Bóg mówi: dobrze, przyjdę do ciebie. Zawrę z tobą przymierze. A co masz zrobić? Wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana. Te zwierzęta trzeba przerąbać na połowę, ułożyć jedno naprzeciwko drugim, a ja przyjdę. Takie było, tak wyglądało zawieranie przymierza. Dzisiaj byśmy pewnie podpisali jakieś porozumienie, protokół, podpisali się. Jedna strona by dostała jeden egzemplarz, drugi egzemplarz. Zawieramy przymierze, że będziemy sobie pomagać, że będziemy się wspierać. Podamy sobie rękę, zrobią zdjęcie,
jest dowód. A wtedy właśnie w ten sposób wyglądało zawarcie przymierza. Te zwierzęta przerąbane, ułożone i ci, którzy zawierali przymierze, przechodzili wzdłuż tych zwierząt. I Abraham tak zrobił, tak jak mu Pan Bóg kazał. I co dalej? Abraham czeka, aż Pan Bóg przyjdzie, bo drogi moje nie są drogami waszymi. A my nie lubimy czekać. Lubimy, jak wszystko jest od razu, w danym momencie, dziś, w tej chwili. Lubimy wszystko szybko i ekspresowo. Pociągi ekspresowe, nawet herbata ekspresowa. Już teraz nie lubimy czekać. Jak jest kolejka, trzy osoby stoją do kasy, to się denerwujemy. A dlaczego drugiej kasy nie otwierają? Przecież nie mam czasu. Nie będę czekać. Śpieszę się. Kolejka do lekarza. A nie mogli tego inaczej zorganizować? Czy ja muszę tutaj czekać godzinę? Nie lubimy czekać. Chcemy, żeby było już, teraz, najlepiej na wczoraj wszystko. A Pan Bóg mówi, psalmista śpiewa, oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. A Pan Bóg jakby się spóźniał. My czekamy, a Jego nie ma. Bo może tak naprawdę ja nie chcę tego spotkania z Nim. Odwlekam je. Bo jak Pan Bóg przyjdzie, to się wszystko zmieni. Zrobi porządek. Nieraz trzęsienie ziemi. Ustawi wszystko tak, jak ma być. Według Jego planu. Jego plan jest najlepszy. A myśmy sobie swoje plany ułożyli. Panie Boże, tylko mi nic nie zmieniaj. Ja wiem najlepiej, jak ma być. Już teraz przyjdź, bo to jest odpowiedni moment, bo ja wiem lepiej. Ty nie będziesz mi rozkazywał, decydował. Ja wiem lepiej, bo to moje życie. A Pan Bóg ma dla ciebie najlepszy plan. Abraham czeka. I nagle zlatują się ptaki drapieżne i chcą to porwać to mięso, zjeść. Co robi Abraham? Odpędza to ptactwo drapieżne. Pewnie bierze kija i biega od jednego końca do drugiego. A one z jednej strony i z drugiej atakują. A ja, Panie Boże, czy ja muszę ciągle odpędzać te moje pokusy? Odpędziłem, a za godzinę znowu. Jak długo? Kiedy Ty, Panie, przyjdziesz i pobłogosławisz? Bo dla nas Pan Bóg przychodzi, pobłogosławi, to znaczy, że problem zniknie. Ale tak nie musi wcale być. Pan Bóg czeka. Czy ty jesteś gotowy? Czy ty chcesz? Czy ty odpędzasz te drapieżne ptaki? Ale Abraham jest wytrwały. Nie ustępuje. Nie rezygnuje. Nie mówi, a to nie jest warte. Ile mogę walczyć? Nie dam rady. Jest wytrwały. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi,
Abram zapadł w głęboki sen. Opanował go lęk. Ogarnęła go wielka ciemność. Nastał mrok nieprzenikniony. Jak człowiek kładzie się spać, to czuje się bezpieczny. Ufa. Oczywiście zamyka drzwi, bo jest poza świadomością. Nie wie, co się dzieje. Ale nie wstajemy co chwilę i nie sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Nie sprawdzamy, czy nam ktoś się nie włamał do domu, czy nam czegoś nie ukradł. Po prostu śpimy. Nie ma jakiegoś lęku. Nie wstaję co pół godziny. Nie sprawdzam. A to jest jakiś inny lęk, inny sen. Sen związany z lękiem, z ciemnością. Mrok nieprzenikniony. Nie ma żadnego światła. Nie ma żadnej lampki, żadnej latarki, żadnej świecy. Nic. Jest ciemność. Gdybyśmy na przykład dostali nagle wiadomość, ktoś bliski nagle umarł, wypadek, to człowiek rzeczywiście siada na łóżku i jakby ciemność go ogarnęła. Nie mam już żadnego pomysłu na to, żeby wyjść z tej sytuacji. I o to chodzi. Żeby zrezygnował z wszystkich swoich pomysłów, swoich projektów, planów. Jest ciemność. I wtedy Pan Bóg może przyjść. Bo jeżeli człowiek jeszcze wciąż ma jakieś swoje oczekiwania, plany, ktoś mówi: wszystko mi się zawaliło. No to jedź na rekolekcję, wycisz się, przemyśl. No może nie. Jeszcze nie jest tak źle. Czyli mam jeszcze jakiś swój plan. A tutaj mrok nieprzenikniony. Tylko już na siebie nie liczę. Już wiem, że jestem bezradny. I do takiej świadomości, do takiego stanu dochodzi Abram. I wtedy przychodzi Pan Bóg. Przychodzi ogień i przechadza się między tymi połowami zwierząt. Wtedy Bóg spotyka się z Abramem. Wtedy może do niego przyjść. Wtedy dokonuje się spotkanie. Oczekuj Pana. Bądź mężny. Nabierz odwagi. I oczekuj Pana. I spotkanie na górze przemienienia. Pan Jezus chciałby pewnie z apostołami porozmawiać na temat tego, co go czeka. Jego męki, śmierci, krzyża, cierpienia. Ale oni nie chcą. To jest zbyt trudny temat. Odsuńmy go na później. My też czasami te trudne tematy odsuwamy na później. Mówimy, to mnie przerasta. Nie mogę o tym rozmawiać. Nie chcę. Wolę zamknąć się w sobie i wolę spać. Tacy są apostołowie. Śpią. I przychodzą do Jezusa Mojżesz i Eliasz i rozmawiają właśnie na te tematy, na to, co się ma dokonać w Jerozolimie. Czyli męka i śmierć Jezusa. I nagle
Piotr i apostołowie budzą się, widzą Jezusa, Jego chwałę, Jego blask, Jego piękno. Są zachwyceni, zauroczeni. Tak tu jest dobrze, tak tu jest wspaniale. Jak człowiek się nieraz budzi nagle ze snu, to tak mówi właściwie to, co myśli, to, co jest w jego sercu. Postawimy tutaj namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Eliasza i jeden dla Mojżesza. Czyli zostańmy tu. Utrwalmy to, co jest. Po co coś zmieniać? Jest tak dobrze, jest tak wspaniale. I nagle zjawia się obłok i znowu lęk i ciemność i głos. To jest mój syn wybrany. Jego słuchajcie. Nie waszych, tego, co jest w was, waszych myśli, uczuć, pragnień. Bo wy byście tutaj zostali. Ale droga jest inna. Słuchajcie mojego syna. Macie iść do Jerozolimy na krzyż, cierpienie. Macie być świadkami tego krzyża. Macie być świadkami pustego grobu. Macie Ewangelię zanieść na cały świat. Macie swoje życie oddać. Nie możecie tu zostać. Jego słuchajcie. A kogo ja słucham? Czy słucham Chrystusa? Nie jest łatwo słuchać tego, kto jest blisko. Nie lubimy słuchać trudnych rzeczy szczególnie. Gdy nam lekarz mówi, no trzeba by teraz skończyć z tym paleniem. Jak mam pana leczyć, to proszę rzucić te papierosy. Trzeba schudnąć 15 kilogramów. Nie lubimy słuchać takich rad. Co to za lekarz, ale mi się trafił. Pójdę do innego. Pójdę do takiego, który mi powie, a wszystko dobrze, proszę się nie przejmować. Jakoś będzie. Takiego się łatwiej słucha. Bo nas będzie chwalił. A Pan Jezus powie ci prawdę. Powie ci, gdzie jesteś, w którym miejscu. Zrób to. Nawróć się. Zmień się. Idź drogą prawdy. I my też nieraz, moi drodzy, chcielibyśmy takie namioty postawić sobie. Bo nam się wszystko dobrze układa. Mamy rodzinę, mamy dom. Nic nam nie brakuje. Jest stabilizacja, jest bezpieczeństwo. Czy to źle? Nie. Ale wtedy, kiedy te namioty, które postawiłeś, stają się dla ciebie Bogiem, wtedy jest niebezpiecznie. Bo wtedy, jak mówi święty Paweł, twoim losem jest zagłada, twoim Bogiem jest brzuch. I czasami musi przyjść Pan Bóg, żeby ze swoim obłokiem, ze swoją ciemnością, żebyś ty zrozumiał, żebyś służył Bogu prawdziwemu, a nie swoim bożkom, swoim namiotom, które zbudowałeś. Przychodzi z tą ciemnością, żeby mnie ratować. Pewien młody człowiek żali się. Jestem szczęśliwy, ale wszystko właściwie mam.
Nikt mi nic nie rozkazuje, nikt mi ode mnie nic nie chce. Robię, co chcę, mieszkam sobie z dziewczyną bez ślubu, jestem szczęśliwy. Nauka dobrze, studia dobrze mi idą, ale nie wiem dlaczego. Gdy zostaję sam wieczorem, w nocy, ja codziennie, w każdą noc płaczę. W moim sercu jest pustka, jest ciemność, a niby wszystko mam. Jestem szczęśliwy. Czasami Pan Bóg daje człowiekowi taką ciemność, żeby mnie ratować, żeby mnie wydobyć z tej zagłady. To są, moi drodzy, trudne sprawy, trudne rzeczy, bo nie wiemy, co nas czeka. Nie wiemy, co będzie. Czy cierpienie, choroba, śmierć kogoś bliskiego. Nie wiemy, jaka ciemność może nas ogarnąć, ale wiedz, że wsiedliśmy do tego pociągu w momencie naszego chrztu, pociągu, który zdąża do nieba. Nasza ojczyzna jest w niebie i chociaż ten pociąg nieraz przejeżdża przez ciemny tunel, jestem zalękniony, boję się, to jednak wiem, że na tej końcowej stacji czeka na mnie mój najlepszy Ojciec. Czeka na mnie Bóg, żeby mnie przytulić i przygarnąć do swojego serca. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Amen.